Przejdźmy z tej strony. Jak widzicie, odpadło mi z gęby to, co na niej miałem. Wyszedłem dzisiaj na dwór, wiatr powiał i poleciało wszystko. Jestem od tamtej pory strasznie przemarznięty, bo mnie nic tutaj nie grzeje. Ale zgrzała mnie dzisiaj informacja dotycząca ustawy, którą przegłosował Sejm głosami posłów PiSu przede wszystkim. O jaką ustawę mi chodzi? Oczywiście chodzi mi o ustawę dotyczącą obrotu ziemią rolną w Polsce. To nie jest błahy temat, ponieważ sytuację, którą mamy po wejściu tej ustawy w życie, jak ona wejdzie w życie, będzie to oznaczało, iż nie wszyscy obywatele są traktowani na tych samych zasadach. Ustawa ta bezpośrednio uderza w prawa obywatelskie, takich ludzi, na przykład jak ja, również w prawa obywatelskie, rolników w prawa do dysponowania własnością swoją własną własną własnością, prawo do dysponowania własnym majątkiem. Ta ustawa w to uderza. Flekując jednych, a. No właśnie, widzicie, mówiłem Wam o problemach z nagrywaniem. Uderza flekując jednych, a masując innych. O co konkretnie chodzi? Ustawa, którą przeforsował PiS, wstrzymuje na 5 lat sprzedaż gruntów państwowych, ziemi rolnej. Generalnie chcą, żeby głównym sposobem na nabywanie gruntów państwowych rolnych była dzierżawa. Okej, okay, jestem w stanie to zrozumieć, państwo chce mieć mm, trzymać rękę na, na ziemi, prawda? Ziemia to jest coś, czego kurwa nigdy nie będzie przybywać. Ale z drugiej strony e, zmieniono zasady handlu ziemią rolną dotychczas obowiązujące. I wedle tych zasad taki miel, jak ja nie będzie mógł sobie kupić, kurwa, pola gdzieś tam na przykład na Kaczubach albo na Mazurach. Yy, nawet jakbym miał w cholerę pieniędzy. Oczywiście pewnie da się to zrobić za łapówkę, bo być może o to chodzi. Ale taki człowiek jak ja nie będzie mógł nabyć ziemi rolnej, nie będę mógł nagle stwierdzić, że kurwa na stare lata yy, kupię pole, Posieję żyto i będę kurwa woził ziarno do młyna i będę z tego żył. Pomijając to, że oczywiście ciężko by było z tego wyrzucić. Ale nie o to chodzi. Ja, obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, nie mogę kupić ziemi rolnej i nie mogę zostać rolnikiem tak, w ten sposób. Na przykład... Byli różni politycy, przypominam, którzy nagle z ław poselskich trafiali do zarządów wielkich spółek. Co się o nich mówiło? Nie, niecio się chce sprawdzić w biznesie. I się sprawdza. Tak? W orlenie czy gdzieś tam. Ale ja, taki chmiel, nie mogę stwierdzić, że chcę się sprawdzić w rolnictwie. I na przykład kupię sobie 10 hektarów i będę na nich coś sobie uprawiał. Nie ma bata. Jestem obywatelem gorszej kategorii według tejże ustawy. Dlaczego? No, bo ziemię mogą rolną, wedle tej ustawy, nabywać ludzie, którzy przede wszystkim posiadają kwalifikacje rolnicze, czyli wykształcenie zgodne z kierunkiem, prawda? Rolniczym, ukończone, nie wiem, kursy, szkoły rolnicze. Pięć lat muszą mieszkać na terenie gminy, która w której chcą tej ziemi kupić. No kurwa, no to jest jakiś już totalny bezsens. Pięć lat na terenie gminy, mogę, muszę mieszkać na terenie, gdzie chcę kupić ziemię. No ja nie mogę sobie kupić ziemi pod Szczecinem na przykład, albo y, ziemi rolnej Pola, y, nieopodal mojego ulubionego poligonu Muszaki. No nie mogę wedle tej ustawy. Pola sobie ni ja nie kupię. Y, oprócz tego oczywiście rolnicy, którzy gospodarują na iluś tam hektarach, Mogą dokupywać sobie ziemię, no bo są rolnikami. Ale teraz weźcie sobie rolnika, który chce sprzedać swoją ziemię. I nie może sprzedać jej takiemu, na przykład, chmielowi, albo gościowi, który przyjedzie z miastowemu i ten miastowy powie: Panie, sprzedaj mi pan to gospodarstwo tutaj, ja bym chciał tutaj mieszkać, chciałbym tutaj działać, uprawiać i tak dalej. Nie ma takiej możliwości, według tej ustawy. To jakieś kurwa ograniczenie podstawowe wolności obywatelskiej. O chuj im tam w, tym, w tej ustawie chodziło, przepraszam, że klnę, ale jestem autentycznie poruszony. A poruszony jest, jeszcze jestem tym, że w dniu dzisiejszym, tuż przed yy, poddaniem tej ustawy pod głosowanie, nagle jeden z posłów PiSu wrzucił poprawkę do tej ustawy, bo krwa zapomnieli. Yy, zrobić dobrze, wymasować ego kurna ryzykowi, i jego różnym yy, pomagierom. Dlaczego ryzykowi? Z tych przepisów wyłączony jest kościół i związki wyznaniowe. Rozumiecie? Czyli kurwa kościół będzie mógł. Do tej pory też to robią, ale ile już było przewałek yy, z handlem ziemią przez kościół, ale dalej będą mogli to robić. Będą postawieni ponad obywatelami. Rozumiecie? Prezent dla kurwa kościoła. Prezent. Niesprawiedliwy prezent, bo mnie to wali. Jeżeli każdy mógłby kupować ziemię rolną w Polsce bez, bez spełniania jakichś wymagań, no kurwa, do wszystkiego wymagania. To jest to, o czym wielokrotnie mówiłem: że państwo chce ograniczać wolności obywatelskie. Za każdym razem. Państwo chce reglamentować wszystko. I to jest kolejny przykład, jak państwo to robi, w jaki sposób. Takimi właśnie ustawami. Gdzie tutaj jest moja wolność? Ja chcę kapustę uprawiać na stare lata. Niech ja nie będę mógł. No bo nie pójdę do szkoły rolniczej, kurna, i nie wyprowadzę się do jakiegoś pierdziszewa na 5 lat, żebym mógł kupić parę hektarów ziemi. Rolnej. To jest kurwa skandal i powiem Wam, że wiecie już dlaczego Trybunał Konstytucyjny nie jest po drodze PiSowi. Oczywiście Trybunał Konstytucyjny w tej formie, jaką mamy obecnie, to jest jakaś kurwa kolejna farsa z rzeplińskim politykiem na jego czele. Ale z drugiej strony yy, Trybunał Konstytucyjny by taką ustawę spuścił do, od razu do, do kibla, no. rozumiecie? Bo ona jest niezgodna z konstytucją przede wszystkim. Ona jest niezgodna z konstytucją. I um, kiedy uważałem przez dłuższy czas, um, znaczy inaczej, uważam, że, że Pliński jest największym szkodnikiem Trybunału Konstytucyjnego i forma wybierania sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest kurna beznadziejna, ponieważ upol upolitycznia Trybunał Konstytucyjny, to nie mam wątpliwości, że coś takiego jak Trybunał Konstytucyjny albo sąd najwyższy, który mógłby decydować na przykład o konstytucyjności ustaw, to są rzeczy potrzebne, bo w ten sposób PiS pokazuje nam, obywatelom środkowy palec. Spierdalaj, nie będziesz mógł być rolnikiem. Chmielu na przykład. A przy tym wchodzi w tyłek kościołowi katolickiemu w Polsce, gdyż kościół będzie dopiero teraz rozwinął skrzydło. Kościół będzie na ludzie mógł handlować ziemią. Rozumiecie? Kościół będzie robił przewałki, takie, że się w pale nie mieści na ziemi. Jak do tej pory zresztą Kościół robi. Ile razy o tym żeśmy słyszeli? Przecież. To jest kurna skandal. Prawo i Sprawiedliwość. Przy paru dobrych rzeczach, o których mówiłem, coraz więcej popełnia baboli. Coraz więcej e, robi prywaty. Coraz bardziej zaczyna mnie to wkurwiać. Nie godzę się z tym, żeby jakikolwiek rząd ograniczał moje prawa obywatelskie, a między innymi tą ustawą: rząd to prawa obywatelskie moje do swobodnego nabywania dóbr ogranicza. Tak samo jak ogranicza prawa obywatelskie rolnikom, do swobodnego dysponowania swoimi dobrami, swoją własnością. A już sprawa z kościołem, ta poprawka zgłoszona w ostatniej chwili, to jest kurwa mega skandal. Mega skandal. To jest włożenie w dupę swoim kościelnym mocodawcom. Troszeczkę się uniosłem, no ale no, co, co, co tutaj zrobić? No. Słuchajcie, no, nie zniosę tego, jeżeli ktoś będzie mi ograniczał moje wolności obywatelskie. A to właśnie ma miejsce. No i tak. Na razie trzymajcie się. Cześć.